W całym mieście trwają kontrole odpadów. Wszystko wskazuje na to, że nie wszyscy Wałbrzyszanie stosują się do zasad segregacji. Choć nie jest tragicznie. W Wałbrzychu segregacja nie przebiega źle, mówi prezydent Roman Szałemej. Czy mimo to będą kary? Prezydent Wałbrzycha zapowiada, że przewidziane są zarówno akcje edukacyjne, jak i kary dla tych, którzy uporczywie odpadów nie segregują. W przypadku blokowisk nie ma innej możliwości niż zastosowanie odpowiedzialności zbiorowej. Kontrole odpadów są coraz częstsze i osoby, które nie segregują śmieci, a to zadeklarowały, mogą zostać ukarane mandatem w wysokości nawet 500 zł. Zgodnie z ustawą do 2020 roku gminy muszą osiągnąć recykling na poziomie aż 50% wyrzucanych odpadów. Reforma edukacji budzi niepokój wśród rodziców. Dyrektorzy szkół uspokajają i zapewniają o wystarczającej ilości miejsc i nowych kierunkach w szkołach o profilach zawodowych. Specjalnie dla rodziców, uczniów i pracodawców organizują konferencję pod nazwą Zawodowy strzał w dziesiątkę. Chciałabym zapewnić, że nie zabraknie miejsc, żeby Państwo nie mieli absolutnie żadnych obaw. Rekrutacja przebiegnie tak jak w poprzednich latach. Żeby Państwu przybliżyć to zagadnienie i podzielić się informacjami, które do nas napływają i z rynku pracy, i z faktu, że mamy reformę przepisów prawa oświatowego, zorganizowaliśmy 22 stycznia konferencję Zawodowy strzał w dziesiątkę. Odbędzie się ona na Starej Kopalni o godzinie 16. Jak wygląda zapotrzebowanie na kierunki zawodowe wśród uczniów gimnazjów? Zapotrzebowanie jest ogromne, bo ta konferencja jest też podyktowana informacjami z rynku pracy, czyli gdzie są fachowcy, gdzie pracodawcy mówią, gdzie są ci ludzie, którzy mają wykształcenie techniczne, branżowe, czyli fachowcy w tych najniższym jakby szczeblu wykształcenia albo tym wykształceniu technicznym. I myślę, że zapotrzebowanie jest ogromne, ale widać też w całej Polsce, to nie tylko w Wałbrzychu, pęd do kształcenia się w liceum ogólnokształcącym. I tutaj myślę, że warto by było zastanowić się, przemyśleć, co daje technikum, a co daje liceum, co daje szkoła branżowa. Technikum jest również szkołą kończącą się maturą, kończącą się egzaminami zawodowymi. Poznaliśmy laureatów 9. edycji Funduszu Toyoty. Każdy z nich otrzymał symboliczny czek i zaprezentował swoje projekty, które będą realizowane w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku. W bieżącym roku będzie realizowanych 5 projektów o łącznej wartości ponad 120 tysięcy złotych. Dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Toyoty wynosi blisko 93 tysiące złotych. Iwona Chnatiuk, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Wałbrzychu oraz Grzegorz Kruszyński z Fundacji Edukacji Europejskiej zwrócili uwagę, że współpraca Toyota Motor Manufacturing Poland w ramach Funduszu Toyoty daje możliwość zaangażowania młodzieży w projektowanie innowacyjnych rozwiązań, które zostaną zrealizowane i mieszkańcy regionu wałbrzyskiego będą mogli z nich korzystać.